Siemanko, z tej strony Matix, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj pogadamy sobie o wszystkich nowych przeciekach na sezon 8 w Fortnite, o wielu nowych współpracach, możliwych wydarzeniach w grze i nie tylko. Przyjrzymy się bliżej skinom artystów takich jak Will Smith czy J Balvin. Powiemy o zmianach w plikach gry, przemieszczeniu się statku matki i zapowiedziach sezonu 8. Także jeżeli ten film Ci się spodoba, to zostaw pod nim łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem na kanale, bo lecimy po 5000 subów. A jeżeli chcesz mnie wesprzeć w tym co robię, to wpisz mój unikalny kod twórcy, czyli kod Matix przez 2x w sklepie Fortnite. A teraz już zaczynajmy. W Fortnite naprawdę ostatnio sporo się dzieje. Likarze co chwilę wykopują masę nowych przecieków z plików gry. Dostaliśmy więc wiele nowych informacji na temat nowych współprac i eventu sezonu 8. Co do zmian w sezonie 8, to osoby przeszukujące odchłanie plików gry znalazły ostatnio kilka interesujących tropów, które mogą nam podpowiadać, co możemy zobaczyć właśnie w sezonie 8. Hypex poinformował nas na przykład, że w plikach są odwołania do kilku potworów, co może nam potwierdzać, że motyw odwrócenia rzeczywiście pojawi się w grze. Same potwory mają mieć 4 tiery, czyli szary, niebieski, fioletowy lub legendarny i jumpscary, czyli sytuacje, które mają przestraszyć gracza. Dostaliśmy też przeciek tego, jak ma wyglądać event kończący sezon 7 i jego poszczególne sekwencje, np. promień z latającego statku, wybuch na statku matce i nie tylko. Tfea na swoim Twitterze udostępnił również schemat, który pokazuje zniszczenie na mapie, które ma wykonać statek matki, znajdujący się aktualnie w powietrzu nad mapą. Według niego statek miałby zniszczyć szczególnie dolną część mapy, gdyż może się on tam np. rozbić. Znowu pojawił się również przeciek, który może nam mówić o powrocie do korzeni w następnym sezonie. W historii gry mieliśmy już dużo przecieków od graczy, np. te o koncercie Ariany Grande czy skinach z Legionu Samobójców, a te jak wiemy się potwierdziły. Największy dotychczas przeciek dotyczył jednej nowej mapy na rozdział drugi w Fortnite i on również jak wiemy się potwierdził, więc jak widać czasami warto uwierzyć w to co mówią nam likerzy. Ostatnio na Reddicie pojawił się przeciek, który mówi o możliwym nowym trybie w Fortnite, czyli czymś na równi z Battle Royale'em i trybem RPG. Co ciekawe w tym przecieku mamy mowę o powrocie do początku, co może być zapowiedzią powrotu starych miejscówek, czy też broni, albo i nawet całej mapy. Co ciekawe jest tu też mowa o tym, że mapa ma być 4 razy większa od tej, która jest aktualnie w trybie Battle Royale. Likerzy natomiast opublikowali listę kilkudziesięciu miejscówek, które miałyby być właśnie w tym trybie na tej oto mapie. Mamy tam na przykład bazę militarną, food trucki, tunele, lotnisko i nie tylko. Sama mapa i grafika może wyglądać w ten oto sposób. Ewidentnie na tych zdjęciach pojawia się zupełnie inny styl graficzny i ciekawe czy coś takiego rzeczywiście zostanie dodane kiedyś do gry. Ekrany te aktualnie widać w trybie oszuści i mają one przedstawiać właśnie możliwą mapę nowego trybu. Na razie jednak nic więcej nie wiemy, ale jest to coś naprawdę ciekawego i fajnie jakby doszło to do skutku, gdyż byłaby to kolejna spora nowość w świecie gry. Likerzy informują też, że do gry mają trafić specjalne skiny z serii Icon. Są to skiny aktora Willa Smitha, Jaya Balvina czy Tylera Rake'a z hitu Netflixa, czyli filmu akcji Tyler Rake Ocalenie. Z tego co wiemy, to Will Smith ma mieć swój własny plecak, który ma wyglądać właśnie w ten sposób. Skin Jaya Balvina ma mieć aż 3 style, czyli styl podstawowy, styl z pewnym strojem dinozaura oraz chyba najlepszy styl przedstawiający artystę jako szkieleta z wyraźnie zaznaczonymi kośćmi. Skin ten ma też mieć swój własny turniej, w którym możemy go oczywiście zdobyć za darmo, zajmując wysokie miejsce w rankingu. Oprócz tego osoby przeszukujące pliki gry mówią również o pojawieniu się dwóch skinów, czyli Yankiego i Ninja Wolfa, jako skinów, które mogą być zawarte w następnej ekipie Fortnite, chociaż nie jest to potwierdzona informacja. Oprócz tego Fortnite ma mieć kolejną współpracę z Samsungiem. Samsung na swoim hiszpańskim Twitterze zamieścił ostatnio taki oto wpis, w którym najprawdopodobniej zapowiada ową współpracę. Co do skinów, to likarze dokopali się również do nich, mają one wyglądać następująco i najprawdopodobniej będą do zdobycia przy zakupie konkretnych urządzeń Samsunga, tak jak było to ze skinem Galaxy. Oprócz tego wyciekła już możliwa lista kilkunastu skinów i emote, które mielibyśmy zobaczyć dopiero w sezonie 8 rozdziału 2. Zobaczcie całą ich listę. We'll be right back.
Wśród nich widać na przykład skina Taylora Rake'a, czy skinów, które widzieliśmy już w ankietach, czyli skina Dark Drift, Kevin Couture, Cyberrunner czy Hackerkę. Możemy się też spodziewać zupełnie nowego pakietu cieni. Przecieki mówią też o możliwym wydarzeniu związanym z obchodami Marszu na Waszyngton, czyli wydarzenia w historii Stanów Zjednoczonych związanego z podniesieniem płacy minimalnej i zniesienia segregacji rasowej. Możliwe, że w ramach tego wydarzenia otrzymamy w grze nowy skin samego Abrahama Lincolna. Na razie jedynymi elementami, które mają jakikolwiek związek z tym wydarzeniem, jest statua, pomnik i graffiti ukryte w plikach gry. Na razie możemy spekulować, że w grze pojawią się proste zadania związane z pomnikami, za których wykonanie dostaniemy darmowe graffiti. Wszystko to na dzień dzisiejszy niepotwierdzone informacje i domysły, ale jeżeli się one potwierdzą, to dostaniemy naprawdę sporo nowych przedmiotów. W sezonie 8 mamy mieć też możliwość otrzymania i dostosowywania własnego kill-offa, podobnie jak było to z parasolką w sezonie 3 rozdziału 2. Niedługo minie również równe 500 dni od kiedy skin Travisa Scotta był ostatnio w sklepie. Likerzy mówią teraz, że skin ten miał dostać jeszcze kilka przedmiotów takich jak emotka, baner, malowanie i 3 różne warianty. Podobnie miało być ze skinem Marshmallow i Ant-Mana. Czyżby to oznaczało, że Travis w końcu wróci do sklepu wraz z tymi nowymi przedmiotami? To wie tylko samo Epic Games, ale ja osobiście trzymam odłożone fałdolce na tego skina i czekam dalej na jego powrót. No i to by było na tyle. Jeżeli ten film Ci się spodobał, to zostaw pod nim łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem na moim kanale, aby nie przegapić żadnych nowych filmów, bo lecimy po 5000 subów. A jeżeli chcesz mnie wesprzeć w tym, co robię, to wpisz mój unikalny kod twórcy, czyli kod Maty przez Wake w sklepie Fortnite. Jeżeli coś z nim zakupisz, możesz wrzucić screen na mój serwer Discord, do którego linka masz w opisie, a wtedy otrzymasz ode mnie specjalną rangę wspierającego. Także co, ja już nie przedłużam, życzę Ci miłego dnia lub nocy, w zależności kiedy to oglądasz. Trzymaj się i cześć!